zapewnić, że podpisujecie umowę z solidną firmą, która ma dobry standing finansowy, duże doświadczenie, naprawdę duże zasoby i spokojnie poradzi sobie z tego przedsięwzięciem. Tak jak podczas tych negocjacji, przed podpisaniem umowy i tej dobrej współpracy, liczymy również na tę współpracę w najbliższych miesiącach, tak? Po to, żeby jak najszybciej przystąpić do rzeczywiście wbicia tej symbolicznej pierwszej łopaty i jak najszybszego zakończenia tej pięknej inwestycji. Dochodzenie do budowy tego centrum było dość długie, ponieważ jak na uwarunkowania naszego miasta, no jest to inwestycja olbrzymia, olbrzymia inwestycja, stąd ten montaż finansowy trwał dość długo i wymagał olbrzymich umiejętności, wymagał takiej jasnej wizji, co my chcemy robić. I my taką wizję mamy, jeszcze raz podkreślam, najpierw stadion, klub sportowy Avia, miejski klub sportowy, teraz korty, baseny, hala, tu cała infrastruktura wokół i powstanie olbrzymi ośrodek sportowo-rekreacyjny. Przywracamy potęgę sportową Świdnika, krok po kroku, konsekwentnie. Dziękuję.